Witam serdecznie. Dzisiaj debiutant na kanale Browar Monsters. Browar, z którego piłem chyba tylko jedno piwo jak dotąd na WFP. I nie pamiętam, co to było za piwo, ale wydaje mi się, że to była jakaś ipka z ananasem. Już nie pamiętam nazwy tego piwa. No i muszę powiedzieć, że nie była taka najgorsza. U nas Browar Monsters jest niedostępny, także to piwo jest z zamówienia internetowego. No i jestem ciekaw, jak to piwo wypadnie. Monsters poszedł w puszki, bo wcześniej chyba w ogóle ani nie butelkował, ani nie puszkował piw, z tego co pamiętam. Także bardzo dobra decyzja, moim zdaniem. No i cóż, jakie mamy dzisiaj piwo? Mamy piwo Dinosaurs Will Die, tak wygląda etykietka. I jest to Old Cream Session IPA z chmielami Citra, Simco, Amarillo. Ekstrakt 14, alkohol 5. Hop rate 16 gramów na litr. I co my tutaj mamy w składzie? Mamy tutaj fajnie wypisane nuty, jakich możemy się spodziewać. O tutaj, ale pewnie będzie nieostro. Więc Wam przeczytam. Mango, lici, melon, marakuja. No i zobaczmy jeszcze datę ważności. 1 sierpnia 2021. No i oczywiście przeczytajmy skład. Słody: jęczmienny, pilzneński, karapils, płatki owsiane, laktoza, chmiele Citra, Simco, Amarillo, drożdże WLP 066, London Fog. Mamy tutaj taki fajny dopisek: pij, nie cmokaj. No dobra, otwieramy to piwo i zobaczymy, co ono nam tutaj przyniesie. O, troszeczkę gazuje. Witam ponownie. Miałem tutaj małą powódź, troszeczkę był gashing, także musiałem wytrzeć stół. No ale już wracamy. Piwo odstawiam etykietką do Was, żebyście widzieli. Jak ono wygląda? Barwa jasne złoto, piwo zmętnione. Piana głównie średnio i grubo pęcherzykowa, mało obfita. Jak widzicie, dość szybko opadła, także wąchamy. Troszeczkę nafty, sporo takich owoców żółtych tropików. Cytrusy także są tutaj obecne, owoce białe także. Czy coś czuję z tych nut, które tutaj były wypisane? No, może troszeczkę mango rzeczywiście, może jakiś minimalny ananas w tle, ale to na zasadzie autosugestii. Jest też taka lekka cebulka. Cebulka tutaj na stówę jest wyczuwalna, na stówę czuję tą nutę, ale nie jest ona jakaś intensywna. Także zapach przyjemny moim zdaniem. Wasze zdrowie, próbujemy. Piwo fajne, gładkie, sesyjne. Jest goryczka taka średnio niska zaznaczona. Jest ona taka chmielowo-cytrusowa. Piwo jest tak na granicy wytrawności i słodyczy. Nie przechyla się w żadną stronę, chociaż tak mi się wydaje, że może jednak minimalnie jest bardziej wytrawne niż słodkie. Sporo cytrusów, sporo żółtych owoców, tutaj już takich słodko-rześkich. Owoce białe także są obecne. W dalszym ciągu gdzieś tutaj taka minimalna nuta cebulki się pojawia. Jeżeli chodzi o te smaki czy aromaty, które tu mieliśmy wyczuć, mango, lici, melon, marakuja, to powiem szczerze, że gdzieś może jedynie jakaś lekka marakuja, może jakiś lekki ananas, choć go tutaj nie ma wypisanego, także się to nie liczy właściwie. Ale mango, lici, melona, no nie, no jakoś nie bardzo tutaj wyczuwam, także z tych nut jedynie marakuje. Także moim zdaniem piwo jak najbardziej ok, nie ma się tutaj za bardzo czego czepiać. Fajne Old Cream Session IPA. Nie wyrywa z butów, ale też nie zawodzi w żadnym razie, także jak najbardziej w porządku. Jeżeli piliście to piwo, oczywiście piszcie w komentarzach, jakie były Wasze wrażenia. Natomiast ja się z Wami żegnam, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć!